Cześć moi drodzy, cześć moi mili, witam Was serdecznie na kanale WavePC. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję klawiatury z chińskiego sklepu Motorspeed. To jest model klawiatury, czy właściwie firma, której używamy klawiatury akurat w domu. Jednak ta BK75 Gaming Ultra Slim, klawiatura, która mnie mega zawiodła. Dlaczego? Po krótkim intro. Zapraszam na szczegóły. Motospeeda do testów dostarczył sklep Hekka. Oczywiście linki w opisie razem z rabatami, będziecie mogli ją wyrwać taniej. Ona kosztuje cennikowo około 90 dolarów, więc myślę, że parę groszy możecie zaoszczędzić. Co w pudełku, które nam dość już zniszczone przez transport z Chin? Jest instrukcja obsługi, głównie w języku chińskim, ale jest też po angielsku. Przyda Wam się, bo całość konfigurujemy z poziomu klawiatury, o tym będzie jeszcze za chwilę. Jest klucz do zdejmowania keycapu, bo jest to klawiatura mechaniczna oraz przewód odpinany USB i USB-C do ładowania tej klawiatury, ale również do połączenia przewodowego z komputerem. Motospeed BK75 to przede wszystkim klawiatura TKL, czyli nie mamy tutaj osobnego bloku numerycznego, ale mamy klawisze strzałek inaczej niż w przypadku klawiatur 60%. Jest to klawiatura mechaniczna na przełącznikach TTC. Ja nie znam kompletnie tej firmy, jednak same keycapy, jak i również przełączniki są płytsze, chudsze od standardowych. W przypadku awarii więc może być problem je zastąpić, jeżeli nie będziemy w stanie ich naprawić. Ale skok samych klawiszy wciąż jest dość duży, tak samo jak w klasycznych klawiaturach mechanicznych. Klawiatura posiada podświetlenie RGB, to są diody pod przełącznikami, jak i również paski LED-owe na obu krawędziach. Klawiatura jest w pełni konfigurowalna, ale nie mamy do niej żadnego dodatkowego programowania. Wszystko w zasadzie robimy korzystając z klawisza funkcyjnego oraz przypisanych klawiszy skrótów. Dotyczy to zarówno zmiany profilu, konfiguracji, podłączenia, parowania z innymi urządzeniami, jak i również oczywiście w pełni zarządzania podświetleniem RGB. No jak jestem już przy parowaniu z urządzeniami, to co mnie przede wszystkim zachęciło do sprawdzenia, do przetestowania tej klawiatury, to jej uniwersalność. Bo z tyłu mamy złącze USB-C i ta klawiatura może działać jako klawiatura przewodowa. Przewód jest oczywiście dołączony do zestawu, ale również jako klawiatura bezprzewodowa. Jest to wsparcie dla Bluetooth 5.0 i możemy mieć ją sparowaną jednocześnie z trzema różnymi urządzeniami. I bez problemu jest obsługiwany Windows, iOS, a producent deklaruje również wsparcie dla Linuxa. Tego akurat nie sprawdzaliśmy. Paruje się to bardzo prosto, przełącza się również bardzo prosto, a bateria wbudowana w tą klawiaturę jest na tyle pojemna, że do tej pory nie było konieczności ani razu jeszcze jej ładować. Klawiatura głównie wykonana jest z tworzywa, cały ten dół, mamy cztery gumowe nóżki, niestety nie ma tu żadnej regulacji i dla mnie to jest minus już taki odczuwalny, bo ja lubię, kiedy klawiatura jest nieco wyżej pochylona, tu nie ma takiej możliwości. Top klawiatury jednak wykonany jest z aluminium, bardzo fajnie, natomiast jest to takie czarne, anodowane na czarno aluminium, nie odbija za mocno tego podświetlenia, które tutaj mamy i to może być i wada, i zaleta, co kto lubi. Dla mnie osobiście ta klawiatura przykuła uwagę przede wszystkim tym, jak niewielka jest odległość pomiędzy poszczególnymi keycapami, pomiędzy poszczególnymi klawiszami. W standardowych klawiaturach, nawet w laptopie, jest ona znacznie szersza, tutaj znacznie węższa. Sprawia przez to wrażenie takie nieco bardziej kompaktowe i byłem ciekawy, jak to w praktycznym użytkowaniu wychodzi, mając gdzieś tam tak naprawdę w nadziei, że zastąpi już dosyć wysłużoną klawiaturę Pure Writer od Charcoona w recepcji. Mniejsza, bezprzewodowa, no same plusy. No ale okazało się w praktyce, że niestety tak różowo nie jest i mimo, że ponad miesiąc próbowałem korzystać z tej klawiatury do normalnej pracy, również do grania, nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić i bardzo, bardzo często było tak, że wciskałem dwa klawisze jednocześnie. Jako, że piszę bezwzrokowo, to, no, to był po prostu duży problem. I przykładowo, wciskając taki klawisz W, bardzo często wciskałem przy okazji na przykład klawisz E, a ponieważ, mimo że ten skok jest dość duży,
to łapie dość szybko poszczególny klawisz, poszczególny przełącznik tak naprawdę. No i to było natrętne strasznie i mnie to mega, mega, mega wkurzało, irytowało do tego stopnia, że niestety, ale ja nie jestem Wam w stanie polecić tej klawiatury, bo moim zdaniem no, do takiego codziennego użytkowania ona się po prostu nie nadaje. Oczywiście to może być kwestia indywidualna. Nie mówię, że nie. Może jesteście w stanie się przyzwyczaić do tej klawiatury. Ja osobiście nie byłem i chociaż no jest solidnie wykonana, ma swoje plusy, jest mega uniwersalna, kompaktowa, to niestety, ale pisanie, praca na niej dla mnie codziennie to po prostu była udręka. I to by było w zasadzie na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze. Jeżeli macie do niej jakieś pytania, to również pytajcie śmiało. A ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę. Do zobaczenia w następnych. Cześć, hej, trzymajcie się.